W listopadowym spotkaniu przy kawie o filmie w Centrum Kultury Teatru Grudziądzu odbyła się projekcja filmu Mroczny przedmiot pożądania reżysera Luisa Bunuela. W trakcie przerwy odbyło się spotkanie z dziennikarką i publicystką filmową Magdaleną Sendecką. Zdaje się, że niedosłownie, ale nie, przepraszam, tytuł oryginał tak, tylko książka, na podstawie której powstał scenariusz, miała nieco inny tytuł. Ale mniej więcej, znaczy jakby sens jest... Znaczy w tytule filmu jest też przedmiot? Tak. Tak, i to się wzięło też stąd. Ten tytuł nie jest tytułem książki, natomiast w oryginale pada sformułowanie blady przedmiot pożądania. I Bunuel zrobił z tego po swojemu. Nie blady, tylko właśnie mroczny. Odwrócił ten przymiotnik. Ale tam jest obiekt. No ja to pytam, ponieważ Bunuel twierdzi w swoich wspomnieniach, że niektórzy nie zauważyli przez cały film, co mi się wydaje zdumiewające, bo jednak one są tak różne temperamentalnie, że naprawdę można się zorientować, ale być może rzeczywiście ktoś w ferworze wchłaniania akcji mógłby się nie zorientować. Ja się nie zorientowałem. Tak, a jednak. A widzę nie pierwszy raz. A jednak. Proszę, to jednak stary oszust z tego minęła. On pisze też o tym filmie, właściwie Carrière pisze, bo to on spisał jego wspomnienia, Bunuel mówił. Ja nie wiem, czy ten mikrofon jest potrzebny? Tak. Jest. Na pewno? Na pewno. Dobra, no więc Bunuel wspomina, że chciał stworzyć w tym filmie zagrożenie, atmosferę zagrożenia, te ciągłe wybuchy, te napady, te zasadzki. Miały oddać klimat takiej gry, niebezpiecznej gry z kobietą, której nie można zdobyć, której ciała nie można posiąść. I paradoksem wydał mu się fakt, że kiedy w 1977 roku w San Francisco pokazano ten film, to na sali kinowej rzeczywiście wybuchła bomba, a ściany kina zostały wysmarowane napisami w stylu tym razem już przesadziłeś. Bunuel twierdzi, że być może to jakieś ugrupowanie homoseksualistów było, że są pewne sygnały, z których wynikałoby, że to homoseksualiści byli autorem tego zamachu.